Kobiety i mężczyźni to wieczni wrogowie. Konflikt pomiędzy płciami przejawia się również na podłożach genetycznych. Odpowiedzmy sobie na pytanie, która płeć rządzi światem? Gdyby mężczyźni rządzili światem, świat nie wyglądałby w ten sposób. Kobiety rządzą światem, ponieważ rządzą mężczyznami. Spójrzmy zatem, jak wyglądają mężczyźni genetycznie. Chromosomy człowieka są bardzo jednorodne. Pary chromosomowe tworzą dwa chromosomy, które są strukturalnie identyczne. Różnią się natomiast kobieta od mężczyzny chromosomami X i Y. Te chromosomy tworzą dziwną parę. Parę niepasującą do siebie. Parę niekompatybilną. Chromosom Y koduje nieliczne geny. Chromosom X jest dużym chromosomem kodującym wiele genów. Chromosom Y to chromosom typowo męski. Chromosom Y determinuje płeć. Spójrzmy, jak wygląda kariotyp ludzki. Czym różni się kariotyp mężczyzny od kariotypu kobiety? Różni się właśnie tą parą chromosomów, zwanych chromosomami płci, chromosomami X i Y. Kariotyp mężczyzny zawiera 46 chromosomów, w tym chromosom X i Y, natomiast kariotyp kobiety to 46 chromosomów, w tym dwa chromosomy X. Jak Państwo z tego widzicie, chromosom X u kobiet jest redundantny. Powtarza się informacja genetyczna. U mężczyzny nie ma dodatkowego chromosomu X, jest natomiast chromosom Y. Ta dodatkowa informacja genetyczna zawarta w nadmiarowym, można by powiedzieć, chromosomie X jest inaktywowana. Ten chromosom jest nieczynny u kobiet. Dodatkowy chromosom X jest zatem informacją zbędną. Dlatego przekształca się w organizmie w tak zwane ciałko Barra. Ciałko Barra jest to struktura upakowanego chromosomu X, wyciszonego, nieaktywnego. Co to oznacza? To oznacza, że ten chromosom nie koduje, nie eksprymuje żadnych genów. Dodatkowy chromosom X jest inaktywowany losowo w komórkach kobiety. Losowo, zatem w różnych komórkach ciała kobiety różne chromosomy X mogą ulegać inaktywacji. Pod względem zatem chromosomu X kobieta jest organizmem chimerycznym, ponieważ różne chromosomy są w różnych komórkach inaktywowane. Są jednak możliwe inne kariotypy, kariotypy aberracyjne, kariotypy powstałe w wyniku mutacji. Takim kariotypem jest tak zwany zespół Turnera, czyli jest to kariotyp żeński, który zawiera jedynie jeden chromosom X, który oczywiście nie ulega inaktywacji. Ma on pewne objawy kliniczne, jednak fenotypowo jest to kobieta, w pełni kobieta. Są możliwe również inne kariotypy, na przykład dodatkowe chromosomy X, potrójny chromosom X. Tutaj jednak następuje zbilansowanie aktywności genów z chromosomu X, ponieważ inaktywowane są dwa chromosomy X pośród tych trzech. Zatem aktywnym pozostaje tylko jeden. Możliwe są również inne kariotypy żeńskie, jednak proszę zauważyć, że nie ma w nich chromosomu Y. Na razie pomińmy ostatni przypadek, którym jest chromosom Y, natomiast następują inne mutacje genetyczne. Proszę spojrzeć na kariotypy męskie. Tutaj występuje zawsze chromosom Y. Chromosom Y jest zatem chromosomem męskim. Występuje zawsze u płci męskiej. Takie kariotypy aberracyjne występują również u mężczyzn. Tutaj dodatkowo jest chromosom Y. Taka mutacja nie powoduje zbyt wielu objawów klinicznych, chociaż dawniej panowała hipoteza, że odpowiada to za wzrost agresji czy pewne działania kryminogenne u takich mężczyzn. Taki nadmiarowy męski chromosom. Nie jest to prawda. Różne kariotypy męskie
łączy jeden fakt. Zawierają one chromosom Y. Jednak nie z faktu posiadania chromosomu Y wynika płeć. To z faktu posiadania specyficznych genów wynika formowanie się płci. To możemy wywnioskować, badając mutacje genów w kariotypach, które wydawałoby się są kariotypami typowo żeńskimi. Na przykład kariotyp zawierający dwa chromosomy X teoretycznie powinien być kariotypem kobiety. Jednak specyficzne mutacje genowe powodują wykształcenie się cech męskich. Podobnie może być w przypadku kariotypu XY, który teoretycznie wytwarzać powinien, determinować powinien płeć męską. Determinuje jednak płeć kobiecą, co wynika z mutacji genowych. Przyjrzyjmy się bliżej genom zawartym na chromosomie Y, ponieważ on wydaje się podstawowy w determinowaniu płci. Jest on szalenie ubogi w geny, zawiera jedynie około 50 genów, w tym 21 genów to geny typowo męskie, a spośród nich 20 jest odpowiedzialnych za produkcję plemników i produkcję nasienia. Tylko jeden spośród tych genów jest ważny w zdeterminowaniu płci. Jeden z tych genów jest przełącznikiem płci. Jest to gen mężczyzny. Jest to gen, który czyni z ludzi mężczyznę. Chromosom X jest znacznie bogatszy w geny. Zawiera ponad 1000 genów. Został ostatnio bardzo solidnie sekwencjonowany w ostatnich tygodniach. Zauważmy, że chromosom ten zawiera pewne obszary, w których może zachodzić rekombinacja z chromosomem X. Większość tego chromosomu nie może wymieniać genów z chromosomem X. Zatem wymiana genów pomiędzy chromosomem męskim a żeńskim oczywiście nie zachodzi. Przyjrzyjmy się, jak determinowana jest płeć. Dokładnie, jakie geny powodują jakie zmiany w rozwoju płci. Do mniej więcej 6 tygodnia embrion ludzki jest bipotencjalny, co oznacza, że rozwinąć może zarówno płeć męską, jak i żeńską. Gonady są w pełni bipotencjalne. W 6 tygodniu ciąży następuje uruchomienie przełącznika płciowego. Tym przełącznikiem jest gen SRY. Ten jeden gen, który czyni z ludzi mężczyznę. Gen SRY powoduje wytworzenie jąder, a te z kolei uaktywniają swoją działalność hormonalną, wytwarzając testosteron. Testosteron jest niezbędny do wytworzenia drugorzędowych cech męskich. Gdyby ten przełącznik płciowy nie zadziałał, w 12 tygodniu rozwoju zarodkowego wytworzy się niezależnie, bez ingerencji żadnego dodatkowego czynnika, płeć żeńska. Można zatem powiedzieć, że kobieta jest standardową płcią dla ludzi. Ponieważ niezależnie od tego, czy zadziała czynnik, jakikolwiek czynnik, rozwija się z pierwotnie bipotencjalnych gonad zawsze jajnik i zawsze genitalia żeńskie. Zatem tutaj dodatkowa ciekawostka, nie jest potrzebna żadna działalność hormonalna jajników. Inaczej niż w przypadku jąder, gdzie niezbędna jest produkcja testosteronu do ujawnienia się drugorzędowych cech męskich. Zatem tym genem tworzącym mężczyznę jest gen SRY, czyli z angielska jest to region chromosomu X, chromosomu Y, który determinuje płeć oraz jest niezbędny w formowaniu jąder. Jednakże istnieje gen, który podtrzymuje feminizację, czyli tworzenie się embrionu żeńskiego. Tym genem jest gen DAX,
i ten gen konkuruje z genem męskim. Jak już Państwu wspomniałem, hormony żeńskie nie są niezbędne do wytworzenia drugorzędowych cech żeńskich. Niemniej jednak hormony żeńskie potrzebne są do wytworzenia czy do ujawnienia się w pełni cech kobiecych. Hormony żeńskie, a wśród nich estradiol, estron i estriol, powodują takie zmiany organizmu, na przykład zmiany w strukturach mózgu, zmiany, które ujawniają w pełni płeć kobiecą. Co ciekawe, kobiety również wytwarzają w niewielkich ilościach hormon męski, testosteron. A co jest niezmiernie ciekawe, testosteron jest odpowiedzialny za popęd płciowy. Prawdopodobnie dlatego kobiety również wytwarzają testosteron, chociaż mniej więcej 10 do 20 razy w mniejszych ilościach. Zatem dużo również mniejszy jest ten popęd seksualny. Geny SRY i geny DAX, o których Państwu wspomniałem, to geny, które determinują płeć. Gen SRY powoduje wytworzenie się jąder. Gen DAX podtrzymuje feminizację embrionu. Podtrzymuje, zatem nie zmienia determinację embrionu, jedynie podtrzymuje jego naturalną tendencję do feminizacji. Produktem genu SRY jest czynnik transkrypcyjny, czynnik, który łączy się z DNA, powodując wzmożoną ekspresję, powodując ekspresję genów związanych z determinacją płci. Gen SRY znajduje się na chromosomie Y, na krótszym ramieniu tego chromosomu. Ten gen powoduje wytworzenie płci męskiej. Jak powiedziałem jednak, gen ten konkuruje z chromosomem X, a dokładniej z jednym z genów na chromosomie X, żeńskim genem DAX. Gen ten znajduje się na chromosomie X i jego ekspresja jest również u mężczyzn. Zatem mężczyźni też teoretycznie mieliby podtrzymywaną feminizację. Jednakże konkurencja między genami przejawia się w tym, że jeden gen DAX jest pokonywany przez jeden gen SRY. Zatem gdy mamy sytuację kariotypu męskiego, gdzie mamy gen Y i X, wygrywa gen męski SRY. Natomiast w przypadku kobiety nie mamy oczywiście do czynienia z genem SRY. Są jednak nieliczne mutacje, w których występują geny DAX zdublowane. To znaczy występuje w chromosomie dwa geny DAX. Natomiast na chromosomie Y jeden gen SRY. I taki mężczyzna zawierający gen XY, ale z dodatkowym genem DAX, będzie fenotypowo kobietą, ponieważ dwa geny DAX, żeńskie geny, pokonują jeden gen SRY. Produkty genów SRY i DAX konkurują ze sobą. Czy także konkurują ze sobą chromosomy, całe chromosomy X i Y, chromosomy płci? Zanim odpowiem na to pytanie, zastanówmy się, dlaczego w ogóle powstały chromosomy płci. Jeszcze u gadów determinacja płci zależała od temperatury jaja. Natomiast u ssaków ta płeć determinowana jest już w szóstym tygodniu rozwoju zarodkowego. Zatem dlaczego? Jaka jest przyczyna? Prawdopodobnie przyczyna leży w chęci wczesnego przygotowania zarodka, embrionu, do pełnienia swojej roli. Zatem do takiej zmiany fizjologii organizmu, aby lepiej przystosować się do pełnionej roli, do pełnionej do płci. Skutkiem powstania chromosomów płci jest to, że chromosomy te przyciągają cechy korzystne dla danej płci, ale korzystne tylko dla danej płci. Jaki może być rezultat tego? Antagonizm genów płci. To jest niebezpieczeństwo powstania chromosomów płci.
Dobrze, zastanówmy się zatem, jakie cechy są płciowo antagonistyczne, przeciwstawne u mężczyzn i kobiet. U kobiety w ewolucyjnym ujęciu bardzo ważna była zręczność i cierpliwość. Było to przygotowane oczywiście do stosowania do zbieractwa. Natomiast u mężczyzn była to siła, czyli dostosowanie do polowania. Są to wzajemnie wykluczające się cechy. Podobnie jak zdolność językowa u kobiet, które są niezmiernie ważne w wychowywaniu potomstwa, a wyobraźnia przestrzenna u mężczyzn, co jest znów dostosowaniem do pola walki, do polowania. Odczytywanie emocji, tak ważne u kobiet wychowujących dziecko, tak ważne, ponieważ noworodek, który jeszcze nie mówi, kobieta potrafi bardzo zręcznie wyczytać z jego wyrazu twarzy jego chęci, potrzeby. Natomiast u mężczyzny taka cecha jest negatywna. To jest cecha, która nie zwiększa jego dostosowania do środowiska. Natomiast postrzeganie całościowe to jest cecha, która ułatwia mężczyźnie przeżycie. Podobnie jak łagodność u kobiet, a agresja u mężczyzn. Typowo przeciwstawna cecha. Dostosowanie do opieki nad dziećmi versus dostosowanie do walki. Może nieco bardziej interesująca cecha kobieca, jak drażliwość i roszczeniowość. Jest to cecha typowo żeńska. Dlaczego drażliwość? Otóż okazuje się, że drażliwość jest cechą dostosowawczą. Kobiecie zależy na konkurencji o nią. Jeżeli się ją krytykuje, to zmniejsza to zainteresowanie tą kobietą. Natomiast jeśli kobieta będzie drażliwa, to tej negatywnej oceny jej nie będzie, ponieważ będzie pewna obawa. Zatem wbrew pozorom drażliwość jest cechą dostosowawczą kobiety. Tak samo jak roszczeniowość. Roszczeniowość jest cechą dostosowawczą, ponieważ kobieta chce wychować potomstwo. Mężczyźnie zależy na jak największej ilości potomstwa, natomiast kobiecie na wychowaniu tego potomstwa. Stąd też cecha męska poligamiczność. Tutaj pozwoliłem sobie na dole na żart, który zresztą ukazał się w czasopiśmie Science, gdzie przedstawiono chromosomy X i Y jako zawierające te cechy związane z przerzucaniem między kanałami telewizji, oglądaniem brazylijskich seriali czy niezdolności rozmowy przez telefon u mężczyzn na przykład. Oczywiście jest to nieprawda, natomiast taki wizerunek cech i genów zawartych na chromosomie X i Y jednak pokutuje nadal. Zatem wojna między chromosomami trwa i ta wojna jest dość krwawa. Otóż cechy, geny korzystne dla jednej płci nie są korzystne dla drugiej płci. Bardzo zbędne dla kobiety jest posiadanie dużych mięśni, a bardzo potrzebne mężczyźnie. Kobieta ten wysiłek energetyczny może wykorzystać inaczej. Tak samo wykorzystanie na przykład wapnia. Mężczyzna wykorzysta te zasoby wapnia do budowy mocniejszych kości. Samiec jakiegoś zwierzęcia może wykorzystywać do budowy rogów, natomiast kobieta wapń wykorzysta do produkcji na przykład mleka, co jest cechą przystosowawczą, aczkolwiek zupełnie antagonistyczną. Rozwiązanie tych problemów, że geny są płciowo antagonistyczne, to oczywiście rozwód chromosomów, czyli brak wymiany materiału genetycznego pomiędzy chromosomami, brak rekombinacji. Rzeczywiście, chromosom Y zawiera tylko niewielkie obszary, które mogą rekombinować z chromosomem X, zatem mogą wymieniać tylko niewielkie ilości genów między sobą. Reszta chromosomu to pole walki. Oczywiście skutkiem jest zupełnie odrębna ewolucja chromosomów X i Y, stąd ich różny nawet wygląd. Chromosom X dość spory, chromosom Y bardzo niewielki. Zatem obalam
ten mit o dobru gatunku. Chromosomy walczą o dobro siebie, o dobro płci, czyli de facto o dobro swoich genów, które niosą w obrębie swojego DNA. Czy antagonizm między genami jest niebezpieczny? Otóż bardzo niebezpieczny. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że chromosom X koduje gen trucizny, który zabija plemniki zawierające chromosom Y. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Taka sytuacja nastąpiła zresztą u motyla, pewnego gatunku motyla z gatunku Acer, gdzie na chromosomie X wyewoluował gen, który zabijał plemniki z chromosomem Y. Jaki był efekt? Oczywiście tragiczny, ponieważ 97% populacji tego motyla było płci żeńskiej, zatem gatunek omalże nie wyginął. Natomiast taką sytuację możemy sobie wyobrazić. Oczywiście może nie aż tak drastyczną, o truciznie. Natomiast o genie osłabiającym cechy męskie bardzo łatwo można wytłumaczyć i bardzo łatwo można sobie to wyobrazić. Dlaczego mówimy o chromosomach płci jako o wewnętrznych wrogach, o konflikcie śródgenowym, o ewolucji konkurencji, o wewnątrzgatunkowej czerwonej królowej? Z jasnej przyczyny, ponieważ chromosomy X i Y konkurują, ponieważ jest to dla nich wygodne. Przetrwanie ich genów jest dla nich ważne. Na pewno Państwo poprą moją hipotezę, jeśli odniosę się do prostej statystyki. Otóż 2/3 chromosomów płci w całej populacji ludzkości, przy założeniu oczywiście, że proporcje płci są 1:1, takie są w populacji ludzkiej, 3/4 chromosomów płci to X-y, ponieważ każdy mężczyzna ma też gen X. Zatem wszystkich chromosomów X jest 2/3 populacji. Tylko 1/4 całej populacji chromosomów to chromosomy męskie, czyli te niosące męskie cechy. Zatem łatwo można sobie tutaj wyobrazić konflikt, jasny konflikt. Kobieta wygra. Kobieta wygra, ponieważ jej chromosom jest w przewadze. Dalej, jeśli policzymy, ile chromosom X spędza czasu w kobiecie, 2/3 czasu, ponieważ są dwa chromosomy, tylko 1/3 czasu przebywa w organizmie męskim. Taki oczywiście statystyczny chromosom X. Zatem, reasumując, chromosom X ma 3-krotnie większą szansę wyewoluowania zdolności atakowania Y, czyli jakiejś cechy niekorzystnej dla mężczyzny. Kobieta zatem atakuje bardzo solidnie chromosom Y, cechy męskie. Tutaj są cytaty z prac, w których opisywano tą walkę chromosomów X i Y. Jest jasne, że chromosom Y nigdy nie wygra, ponieważ jest w odwrocie. Jest go mniej, nie może atakować genów cech kobiety. Ale pomimo tego atakuje. Logiczną konsekwencją jest to, że będący w przewadze chromosom X, chromosom kobiety, będzie atakował Y, zatem Y musi uciekać, ponieważ nie wygra tej wojny. Uciekanie w genetycznej postaci polega na unikaniu, wycofywaniu cech z chromosomu X. I co ciekawe, widać efekty. Porównajmy. Ponad 1000 genów na chromosomie X i tylko 50 na chromosomie Y. Przegrywa i to bardzo. Dodatkowo ten chromosom X jest koniem trojańskim w męskim genomie, ponieważ każdy mężczyzna zawiera również gen X, gen kobiecy, gen żeński, chromosom żeński. Zatem czy nie jest to podstawiony koń trojański w męskim genomie? Oczywiście tak, można by go uznać za taki, ponieważ rzeczywiście występuje w każdym organizmie męskim. Wojna X-a z Y-kiem polega oczywiście na zgromadzeniu genów, które są dobre dla płci na chromosomie
Y dla płci męskiej, na chromosomie X dla płci żeńskiej, choć trochę korzystne dla tej płci. Natomiast dowolnie niekorzystne dla płci przeciwnej. Moja hipoteza jest taka, że każdy gen na chromosomie Y narażony jest na atak nowo wyewoluowanego, nielosowo segregującego genu na X. Zatem X pozbywa się genów. Pozbywa się genów, ponieważ są potencjalnymi celami ataków ze strony kobiecych genów. Wynik jest taki, że oczywiście chromosom Y męski jest niewielki, składa się z niewielkiej ilości genów i głównie z obszarów niekodujących. Jaka jest możliwość kontrataku?